Cześć kochani, z tej strony Klaudia i do Was przychodzę z mojego balkonu. Chillujemy sobie z Luną, słuchajcie, na ławeczce i korzystam z takiego z ostatnich tych ciepłych, takich popołudniowych, pięknych, jesiennych dni, bo myślę, że już niedługo nie będą takie ładne. Więc przychodzę do Was dzisiaj właśnie w takiej pięknej atmosferze. Mogłabym mieć jeszcze kawkę, ale zrobię sobie dopiero jak nagram film, bo wiem, że zdążę wystygnąć, a ja jej nie wypiję, więc... No, kawka poczeka, ale przychodzę do Was dzisiaj z filmem właśnie jeszcze w tym pięknym anturażu w jesiennym, gdzie jest jeszcze ciepło, jest ponad 20 stopni, bo zaraz będzie zimno, będzie brzydko i po prostu będzie nam się z natury mniej wszystkiego chciało. Ja akurat jestem typową jesieniarą i to taką, wiecie, jesieniarą, żeby Was nie skłamać, listopadową jesieniarą. Ja właśnie lubię te jesienne klimaty, ale te listopadowe. Ja się śmieję, taką prawdziwą jesieniarą jestem. Ja oczywiście kocham tą złotą, piękną, polską jesień, gdzie jest wszystko, wiecie, jest cieplutko, jest przyjemnie, jest kolorowo, bardzo lubię, ale ja naprawdę też lubię listopadowe dni. Lubię, kiedy pada, lubię, kiedy jest tak szaro, wiecie, ten klimat takiego zmierzchu pierwszej części, naprawdę lubię. To jest coś, co zawsze mi się działo i po prostu tak jest. I to mam tak od lat, chyba nawet to od lat 10 przynajmniej. Więc słuchajcie, ja odkąd naprawdę chyba miałam, nie wiem, 13 lat, bardzo lubiłam te klimaty, ale ja też lubię zimę, więc jestem generalnie w tych chłodnych klimatach, ale zaraz będzie brzydko, ciemno, zaraz będzie się wcześniej ciemno robić, zaraz nam się nie będzie chciało. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym przede wszystkim w kontekście robienia czegoś ze sobą. Ponieważ teraz właśnie mamy wrzesień, jeszcze jest fajnie, wyjść na spacerek jest super, spędzić jakoś aktywnie czas jest fajnie, jeszcze nam się chce, więc jeszcze dbamy. Zaraz będą te jesienne wieczory, gdzie po prostu siedzimy i bądźmy szczerzy, nie bardzo nam się chce. Najchętniej byśmy wzięli popcorn, coś, nie wiem, ciepłego, zimnego, ale na pewno herbatę z toną miodu. Jak herbata z miodem jest zdrowa i jest dobra, tak ja wiem sama, że mamy skłonności przesadzania z tym wszystkim i po prostu byśmy siedli z czekoladką, z chipsikami i po prostu obejrzeli Harry'ego Pottera, czy co tam chcecie jesiennego, zimowego i tak dalej i się zaszyli, więc przychodzę już teraz do Was z taką zachętą, żeby pomyśleć o tym, żeby pomyśleć już teraz o tym, jak będziecie aktywnie, nie wiem, spędzać te jesienne wieczory, kiedy będzie brzydko. Czy ja mówię, że musicie teraz chodzić na jakieś nie wiadomo jakie treningi? Nie. Ale może warto czasem będzie po prostu wstać i nawet w tą brzydką pogodę przejść się na spacer. Albo, nie wiem, przejść się do galerii handlowej. Ja często powiem Wam, że w te takie brzydkie jesienne dni, powiem Wam, że ja bardzo chętnie spaceruję po galeriach handlowych. I czy kupuję jakieś rzeczy? Nie. Nie o to chodzi. Ale pochodzę sobie, pogrzebię w tych ciuchach, czy coś tam zobaczę nowego, rozumiecie? Jakby szukam takiej sposobności, żeby móc spacerować, a spacerować w ciepłym, przyjemnym pomieszczeniu, więc czy to jest szczyt moich marzeń? Niekoniecznie, ale z drugiej strony na bieżąco sobie tam, wiecie, oglądam jakieś rzeczy i każdy powód do spaceru czy do jakiejś aktywności jest po prostu dobry, więc ja to wykorzystuję, robię to i to jest jeden z takich moich sposobów i powiem Wam, że faktycznie jak jest zima, jak jest jesień, to ja realnie jestem, częściej bywam w galerii, w jakichś sklepach, po prostu chętniej. Chętniej mi się tam chodzi, chętniej mi się spaceruje, no bo nie szkoda pogody, bo tej pogody po prostu nie ma. Ale ja też lubię sobie czasem pospacerować po prostu w deszczu. Ja też wtedy na przykład więcej robię jakichś takich, ruszam się bardziej w domu, może warto sobie, nie wiem, zrobić potańcówkę raz w tygodniu, słuchajcie, umówić się i wiecie, i że po prostu przez godzinkę potańczyć, gdzie ostatnio byliśmy na wycieczce. I słuchajcie, przetańczyłam naprawdę dużo, spacerowaliśmy, ale też potańczyłam i słuchajcie, no to było świetne, wybawiłam się, a jednocześnie zegarek mi pokazał naprawdę dużo spalonych kalorii przy tańcu, więc to wiecie, to, że nie wiem, że to nie jest jakaś konkretna aktywność fizyczna na siłowni, nie znaczy, że to nie jest aktywność fizyczna, więc może warto sobie, nie wiem, zrobić wieczorki tuneczne raz w tygodniu, żeby sobie potańczyć, powygłupiać się, trochę poruszać.
Może basen, słuchajcie, no są przeróżne, przeróżne rzeczy. Ja na pewno, tak jak mówię, dużo spaceruję po galeriach handlowych, ale ja też bardzo chętnie na przykład właśnie tańczę. Ja też lubię, mam taką, to już polecałam nieraz, taki kanał Grow with Joe. Ona ma takie chodzące treningi, że sobie, wiecie, treptam w miejscu i takie rzeczy jakieś robię, więc to jest mega fajne, ja to bardzo lubię i to polecam. Ale jakieś taneczne też są bardzo, bardzo różne rzeczy, więc to jest super. Więc już teraz o tym myślmy, już teraz planujemy sobie, co będziemy robić. No bo jak się obudzisz po prostu, nie wiem, w połowie października, gdzie o godzinie 20 już jest ciemno, czy nawet o godzinie 19 jest ciemno, czy nawet jeszcze wcześniej, kolejny pociąg jedzie, co chwilę tu pociąg jeżdżą. Ale trudno, będziecie lekki szum słyszeć, ale i po prostu coś z tym zrobić, wiecie, może w końcu tym razem nie zasiedzimy się tak bardzo podczas zimy, podczas tego brzydkiego, nie wiem, brzydkiej pogody, trudnego czasu, gdzie też depresyjnie nas łapie, mamy wszyscy takie melancholijne nastawienie. No tak, Luna jeszcze nie ogarnęła tego, bo jeszcze nie doświadczyła tego, ale teraz się domaga uwagi. No ale może właśnie się okaże, że coś zmienimy i że na przykład będzie nam lepiej, że będzie nam wygodniej, ale też po prostu no, ruch to zdrowie i też, że po prostu uwalniamy te endorfiny, więc wiecie, myślmy o tym, zaplanujmy sobie to. Ja tak planuję, zrobię sobie taki plan, ułożę i coś pomyślę. No Luna, słuchajcie, ewidentnie potrzebuje uwagi, ale tak, zaplanujmy to sobie i bądźmy w tym aktywni, a nie z takim zrywem, bo nie wiem, nażaliśmy się dzień wcześniej strasznego żarcia, szczególnie, że mamy większą tendencję do jedzenia takich rzeczy, mam wrażenie, kiedy jest jesień, kiedy jest zima, więc weźmy się za to już teraz, zaplanujmy sobie i skorzystajmy jeszcze z tych ciepłych, pięknych dni jesiennych i bądźmy przygotowani na te brzydsze, bo one nadejdą. Więc bądźmy przygotowani. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Taki z rączki nagrany, ale to ostatnio u mnie norma, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. No i kochani, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!